ubiegły piątek Crackdown 3 wylądował w sklepach stacjonarnych, dystrybucji cyfrowej oraz abonamencie Xbox Game Pass. W dzisiejszym materiale postanowiłem przyjrzeć się bliżej najnowszej odsłonie tej kultowej dla Xboxa serii i przygotowałem dla Was materiał, w którym sprawdzimy, z czym dokładnie je się ten tytuł. Zapraszam! Warto zacząć od podstaw, bo być może są tu tacy, którzy z Crackdownem mają do czynienia po raz pierwszy. Grę można skrótowo sklasyfikować jako futurystyczny sandbox i mówiąc sandbox, nie mam na myśli jedynie otwartego świata, ale prawdziwą swobodę w rozgrywce, niczym nieskrępowaną wolność w poruszaniu się i sianiu rozwałki. Kawałka świata też oczywiście tu nie zabraknie, bowiem poruszamy się po neonowym i nowoczesnym mieście New Providence, starając się pokrzyżować szyki złowrogiej korporacji Terra Nova. W tej roli, czyli jako wybawiciel świata, odnajduje się w Crackdown 3 kapitan Jackson, grany przez jedynego i niepowtarzalnego Terry'ego Crewsa. Towarzyszy mu oczywiście kompania nie mniej sympatycznych agentów, ale nie oszukujmy się, to kapitan gra tu pierwsze skrzypce. Nasza rozgrywka, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie sprowadzać się w dużej mierze do siania rozwałki i pokonywania kolejnych zastępów przeciwników, włącznie z minibossami i megabossami, ale także, co dla wielu moich znajomych grających w ten tytuł było jeszcze większą frajdą, zbierania orbów. Przy pomocy orbów rozwijamy umiejętności naszej postaci, od tych odpowiadających za wybuchy i eksplozje, a na tych, które pozwolą nam biegać szybciej i skakać wyżej kończąc. Dodatkowo dotarcie do wielu z nich stanowi wyzwanie samo w sobie i tylko szkoda, że twórcy nie wrzucili ich do gry jeszcze więcej. Crackdown to dla wielu zestaw narzędzi, mapa i możliwość gry totalnie po swojemu, bez limitów i ograniczeń. Cieszy więc fakt, że twórcy zaimplementowali w tytule crossplay pomiędzy Xboxem One a Windowsem 10, dzięki czemu jeszcze więcej graczy ma możliwość wspólnego sprawdzenia tego tytułu. No i nie można pominąć faktu, że gra od momentu swojej premiery jest i będzie dostępna w abonamencie Xbox Game Pass, wobec czego do jej odpalenia wystarczy wykupiony abonament. Ale Crackdown 3 to nie tylko kampania dla pojedynczego oraz koopowego gracza, ale też pełnoprawny multiplayer pod nazwą Wrecking Zone, który nawet w bibliotece gier figuruje jako osobna pozycja i poza możliwością rywalizacji w sieci dostarcza nam opcję na dodatkowe 500 punktów gamerscora. Strefa rozwałki to tryb napędzany technologią obliczeń w chmurze Microsoft Azure, a co za tym idzie, pozwala na generowanie w pełni zniszczalnego otoczenia na mapie, na której toczą się mecze, dostarczając oczywiście przy tym masę frajdy, ale jednocześnie sporo utrudnień dla nas oraz naszych oponentów. Łapcie więc laserowy pistolet i w podskokach, a właściwie double jumpach, lećcie sprawdzić Crackdowna 3, siejąc przy tym oczywiście jak największą rozpierduchę. Czeka na Was kampania oraz tryb Wrecking Zone, a to wszystko, tak jak wspomniałem, na wyciągnięcie ręki w abonamencie Xbox Game Pass. Pamiętajcie też, że nowi użytkownicy mogą przetestować abonament za darmo, korzystając z dwutygodniowego okresu próbnego. Tymczasem żegnam się z Wami, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!